przecież swojego konia. Tylko, że ten akurat nie miał. I bardzo był przez to nieszczęśliwy. Wszyscy mają sferę magii. Tylko ja jeden nie. Jestem bardzo nieszczęśliwy. Wokół mnóstwo rycerzy pędzi na wielkie bitwy na swych wspaniałych koniach. A mnie się serce rozdziera, bo nie wiem, co sobą zabiorę. Och, Dolo moja nieszczęśliwa. Taki to był los biednego rycerza. Rycerza, dla którego zabrakło konia. Nie chciał już więcej być pośmiewiskiem. Ruszył więc w niebezpieczny świat. Ruszył, rzecz jasna, na piechotę. Tymczasem w sąsiednim królestwie żył sobie koń bez rycerza. Tak, tak, kochani, koń, który nie miał rycerza. Był bardzo z tego powodu, bardzo był nieszczęśliwy. No, a dlaczego nie miał rycerza? Bo miał po prostu wielką czkawkę. No właśnie. I przez to żaden z odważnych rycerzy go nie chciał. No bo jak się to wyglądało? Szacowny rycerz na takim czekającym koniu. Dlatego, podobnie jak rycerz, również i nasz koń, postanowił samotnie wyruszyć w świat. Koń bez rycerza? Komu ja jestem potrzebny? Muszę sam jak palec wędrować przez świat. Góry czy doliny? Którędy mam iść? Chciałabym mieć swojego rycerza, przyjaciela i razem z nim wędrować przez świat. A tak! Aha! Dukaty! Dukaty, albo zginiesz! Co, proszę? Dukaty! Jakie dukaty? No jak to jakie? Złote! Takie, co się nosi w sakiewce. Ale ja nie mam żadnej sakiewki. Nie ma sakiewki? Nie. Dziwny jakiś, od razu mi się nie podobał. Ty! Nie zgoniłeś czegoś? Ja? Nie powinieneś mieć czegoś na grzbiecie? A czego na przykład? A jeźdźca na przykład, od czego? Zauważyliście. Trudno nie zauważyć. Koń bez rycerza? Nie często się takie dziwo spotyka. Coś trzeba z tym zrobić. No pewnie, że trzeba. My w końcu na tym tracimy. A dlaczego wy? No jak to dlaczego? On pyta dlaczego? No bo jakby siedział na tobie rycerz, to byśmy mogli go obrać. A tak tracimy. Jak dwóch Robin Hoodów! A ty! Je!
jesteś? Biedny czy bogaty? Ja? Taki błyszczący to na pewno bogaty. No coś ty, przecież on nawet konia nie ma. Ach, rzeczywiście, znowu trafi nam się biedak. Oj, niełatwo jest wyżyć z rabunku. Oj, niełatwo. No nie jesteś biedny. Czy to aż tak rzuca się w oczy? No to, że nie mam konia. Gdybym go miał, mógłbym galopować przez pola, lasy, błonia. Z radości bym biegał, skakał i przynosił obyt w dłoniach. A tak. Jestem krwiożerczym nietoperzem. Nietoperz? Dzień? Przecież nietoperze fruwają w nocy. Tylko te mniej krwiożercze. Te najstraszniejsze fruwają i w noc, i w dzień. I ty jesteś z tych najstraszniejszych. Ma się rozumieć. Potrafisz wystać nawet 50 litrów krwi naraz. I to przez słomkę. To rzeczywiście brzmi trochę strasznie. Zaczynam jeszcze bardziej żałować, że nie mam konia. Mógłbym odjechać najdalej. A tak? Konia też mógłbym zapompować. I krokodyla, i... Ojej! A co to ma znaczyć? To przecież zwykła mała mysz. Ale się dałem nabrać. Nie jestem zwykłą myszą. Jestem straszliwą myszą. Tak, tak. Bardzo straszliwą. Ale teraz to już lepiej wracaj do swojej nogi, bo ci jeszcze ktoś nie chcący rozepcze. Ciężko być myszką, maleńką myszką, gdy nikt się ciebie nie boi. Marzeń mam dużo, nie chcę być dużą. Cóż, gdy nikt się ciebie nie boi. Płaczesz. Wcale nie płaczę. Wypraszam sobie. Ale dlaczego ty się mnie nie boisz? A dlaczego miałbym się ciebie bać? No bo ty jesteś koniem, a ja myszką. A konie boją się myszy, no nie? Ha! Nic podobnego nie słyszałem. No, a dość długo już jestem koniem. Właściwie to ja boję się wszystkiego. Dobrze mi było na wielkim polu, nie powiem. Ale byłam najmniejsza i wcale nie straszna. Nie przejmuj się tak tym. Aż wreszcie uszyłam sobie kostium i rozpoczęłam powszechne straszenie. Ale gdzie tylko się pojawiłam, budziłam tylko śmiech i pokpiwanie. Ciężko jest być wolną myszką. Ciężko? To jest być koniem bez rycerza. Ja też wyruszyłem w daleki świat w poszukiwaniu rycerza, który nie wstydziłby się na mnie jeździć. Ale zaraz, zaraz. Czy nie lepiej byłoby ci wrócić na pole? Może i nie budziłabyś strachu, ale nie budziłabyś też śmiechu. Jak teraz? Chyba tak zrobię. Ach, żeby ktoś choć na chwilkę mógłby się mnie przestraszyć. Wtedy wiedziałabym, że nie wracam z pustymi. Wiesz co? Jak chcesz, to ja mogę się ciebie przestraszyć. Naprawdę? Mógłbyś? Oczywiście. W takim razie zaczekaj chwileczkę. Tylko nałożę mój kostium i już jestem gotowa. No dobrze. Już? Chwileczkę. No już? Już. Dziękuję ci, koniu! Byłeś wspaniały! Jestem sobie głodny smok, dwugłowy smok, dwugłowy smok. Gdy mi brzuchu głód dospiera, to co spotkam wnet pożeram. Taki ze mnie żar, żar. Oh!
ulubione danie? Co? Rycerz na koniu? Ależ nie! To przecież danie niepełne. To tylko koń bez rycerza. No to się nazywa mieć pecha. Ej, ty! Nie czyj się tak ze strachu. Przecież cię nie zjem. Powiedz lepiej, co zrobiłeś z rycerzem? Z rycerzem? Nic. Nic? O! Nic nie zrobiłem, bo nigdy go nie miałem. Nie miałeś rycerza, powiadasz? A to dopiero. Od kiedy pamiętam, koń zawsze występował w kompletzie. Z rycerzem, rzecz jasna. Dlatego właśnie, po krótkim zastanowieniu, chciałbym pana prosić, panie Smoku, żeby mnie pan pożarł! Co? No, żeby mnie pan pożarł, tak w całości. A cóż to ci znowu strzeliło do tego końskiego łba? O! Ustanowiłem, że nie chcę tak dalej żyć. Bez rycerza. On postanowił! Słyszeliście? On postanowił! A nikt cię nie uczył, ty szkapo niemądra, że nikt inny, jak tylko ja, Smok, decyduje o tym, kogo zjeść. No ale przecież pan powiedział, panie Smoku, że rycerz na koniu to pana ulubione danie. Że rycerz na koniu, a nie koń bez rycerza. Koń bez rycerza to danie niepełne. Tak się po prostu nie jada. O! Mogłem się tego spodziewać. O, potrzebny jest koń bez rycerza. Na pewno nie wie. Miałbym już spokój. Zerzał na mnie ten smok. I skończyłby się ten cały koszmar. A tak muszę dalej z nich drogę. Jej, to smok? Wow, no pewnie, że smok. A co w tym dziwnego? No nic, tylko że ja nigdy wcześniej nie widziałem jeszcze żadnego smoka. Jak to nie widziałeś? No przecież jesteś rycerzem. Tak czy nie? No cóż, jestem. No a smoki i rycerze walczą ze sobą od wielu setek lat. Czyż nie tak? No właściwie to tak. Czy ty chcesz mi powiedzieć, że jeszcze nigdy nie walczyłeś ze smokiem? Jakoś tak wyszło. Więc nasza walka będzie dla ciebie pierwszą w życiu? O ile w ogóle będzie. Co chcesz przez to powiedzieć? Chcę powiedzieć, że nie wiem, czy w ogóle poradziłbym sobie w walce. Zwłaszcza, że nie mam konia. Co? Nie masz konia? Bo jak chcesz walczyć ze smokiem? Właściwie to ja w ogóle nie chcę. Dość już mam tych wszystkich przytyków. Rycerz bez konia. Patrzcie, jaki to dziwak. Nie chcę już dłużej szyć. Dlatego nie miej oporu, szanowny smoku. Możesz mnie zjeść choćby zaraz. Czy byście wszyscy powariowali? Następny posiłek dyktuje warunki. Nauczcie się wreszcie. Raz na zawsze. Że nikt inny, jak tylko ja, Szymon, decyduje o tym, kogo pożreć. I jeszcze sobie zapamiętaj, że danie powinno być w całości. Rycerz na koniu. A nie, żeby zjadać was tak oddzielnie. Przepraszam, nie wiedziałem. A swoją drogą, to jak ja byłem głupi, że nie zostawiłem tego konia na potem. Teraz to miałbym już skompletowane danie. Jakiego konia? No jak to jakiego? Zwykłego. Tyle, że bez rycerza. I ty go widziałeś? No przecież ci mówię. Co z
ja tam nie wiem. To niewiarygodne. Istnieje więc jednak koń dla mnie. Kończy się moja niedola. Będę miał konia. Nareszcie! Thank you.
o to zapytać mnie. Ja jestem bardziej życiowy. No dobrze. Czy jest gdzieś na świecie rycerz dla mnie? No pewnie, że jest. Nawet sam go widziałem. Co? Widziałem go. Był i pytał się, czy jest jakiś koń bez rycerza? I dopiero teraz mi o tym mówisz? Wcześniej się o to mnie pan nie pytał. Pytał się pan czarodziejskiej kuli. A z przedmiotami, nawet magicznymi, to zawsze różnie bywa. Więc jest gdzieś. Jesteś rycerz dla mnie. No pewnie, że jest. Więc biegnę go szukać. Może go jeszcze dogonię. Szerokiej drogi. Thank you.
znają. Ale dlaczego tak robicie? Żeby wyjść za mąż w czasie. Na dworze królewskie jest tylu kawalerów i rycerzy, że aż głowa boli, jak ma się wybierać. A tak zamykamy się w wieży i czekamy na tego właściwego. No to jestem! No, nie tak prędko. Najpierw musisz mnie uwolnić. Oczywiście już będę. Podaj mi rękę. Wiesz, muszę ci przyznać, że bardzo dobrze ci poszło. Cieszę się, że to właśnie ty mnie odnalazłeś. Ja też się cieszę, królewno. Zatem wyjdę za ciebie, szlachetny rycerzu. Naprawdę? Naprawdę. Pierw pojedziemy do moich rodziców, prosić ich o błogosławieństwo. Ale gdzie jest twój koń? Mój koń? Tak, twój koń właśnie. Musimy mieć przecież jakiś środek lokomocji, więc gdzie jest ten koń? Właściwie to nie wiem. Jak to nie wiesz? No bo tak naprawdę to ja nie mam konia. Jak to nie masz? Każdy rycerz przecież ma swojego konia. No ale ja właśnie jako jedyny nie. Chcesz mi powiedzieć, że przesiedziałam w tej wieży tyle czasu, by teraz wyjść za rycerza bez konia? Thank you.